Dzień dobry, kolejny szorciak przed wami. Tym razem tematem będzie, czy wrócić do tej osoby. I nie wnikam, czy to jest kwestia uczuciowa, czy zawodowa, czy przyjaźń. Po prostu, czy wrócić do tego kogoś. Chcecie sugestii, porady, to zobaczmy, co tu wyjdzie. Czy wrócić do tego kogoś. Okej. Piątka mieczy. O matko jedyna. Ósemka mieczy. Karta słońca. To powiem tak, musiało między wami na grubo się podziać. Naprawdę. I było bardzo dużo niedomówień. Było bardzo dużo niedomówień i z tego to mogło wyniknąć. Jeszcze jedną było, że? Zdecydowanie. Dopytajmy, czemu jest ta piątka mieczy? As mieczy. A czemu jest tutaj rycerz mieczy? Same miecze prawie, zobaczcie. No. Czyli powiem tak, czy wrócić do tego kogoś? Tu nie jest powiedziane, że wrócić. Tu jest powiedziane przede wszystkim sobie pewne rzeczy, chyba jednak najwyższa pora powyjaśniać. Mówiąc wprost, zadziało się między wami bardzo niefajnie, bo piątka mieczy jest energią bardzo niedobrą. To jest karta zemsty, to jest karta wyżywania się na kimś, wykorzystywania kogoś, odgrywania się, takiego traktowania z buta wręcz. I jeszcze dlaczego jest piątka mieczy, bo as mieczy. No komuś przyszło do głowy, komuś, wam obojgu prawdopodobnie, że musicie się odegrać, wy musicie wygrać. Co mi to sugeruje? Ta korona właśnie. Czyli moje musi być w najmojszej, koniec. I ósemka mieczy, teraz karta mówiąca o tym, że znaleźliście się w potrzasku. Nie wiedząc tak naprawdę, jaka jest sytuacja. Wy macie zupełnie wypaczoną w tym momencie sytuację co do waszych nawzajem intencji, jak sobie wyobrażacie te relacje i tak dalej. I dlatego jest karta słońca. Ona nie jest tutaj po to, że wow, jak super, wszystko cudnie. Ona mówi o wyjaśnieniu. Czyli najwyższa pora chyba, ale bez agresji, wyjaśnić sobie pewne sprawy. Dlatego to rycerz mieczy i król monet, czyli karta mówiąca o tym, że postaraj się być osobą elastyczną. Postaraj się może nawet i wykorzystać daną chwilę, dany moment, żeby z tym kimś porozmawiać, ale bez wjeżdżania komuś na ambit. Jak to zrobić, powiecie? Ja to stosuję słynną metodę, że jeżeli na przykład między wami jest teraz bójka, ale macie kontakt ze sobą, to ja bym powiedział, że tutaj najwyższa pora po prostu się zapytać, no dobrze. To powiedz wprost, co ci się w tej relacji nie podoba, a jak wyobrażasz sobie dalej naszą relację. A ja tobie powiem moją wersję, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu jest kluczem po prostu to, że najpierw sobie pewne rzeczy musicie zwyczajnie, jak to się mówi, wyłożyć na blat, a dopiero potem podejmować decyzję, czy wy w ogóle chcecie wracać do siebie. Bo rycerz mieczy, no to jest karta mówiąca o takim działaniu właśnie nieprzemyślanym. To jest takie, robię, a potem dopiero się zastanawiam, nie? No też właśnie chyba najwyższa pora najpierw poznać temat, a potem dopiero podejmować decyzję, czy wracać, czy nie wracać. Dziękuję.